zmagają się z najgorszą falą zakażeń. Znoszą obostrzenia. Dania znosi obostrzenia mimo ogromnych wskaźników zakażeń. Dziś w Danii zniesiono wiele obostrzeń covidowych, choć trwa największa fala zakażeń wywołana przez wariant koronawirusa Omikron. Od niedzieli ponownie mogą być otwarte muzea, galerie sztuki, kina, teatry i parki rozrywki. Przy ograniczonej liczbie uczestników, dozwolony będzie również udział w wydarzeniach sportowych, zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na świeżym powietrzu, podała agencja AP. W większości miejsc obowiązkowe będzie noszenie masek i każdy uczestnik będzie zobowiązany okazać certyfikat zaświadczający o szczepieniu na COVID-19, niedawno przebytej chorobie, bądź negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa. Duński rząd zapowiada dalsze luzowanie restrykcji sanitarnych na koniec stycznia. Do tego czasu zamknięte pozostaną kasyna i kluby nocne, a restauracje mogą podawać alkohol tylko do godziny 22. Koronawirus. Dania zmaga się z najgorszą falą, jak wynika z danych amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Dania obecnie zmaga się z najgorszą od początku pandemii falą zakażeń koronawirusem, w tym liczącym około 5,8 milionów mieszkańców kraju. W sobotę zarejestrowano ponad 25 tysięcy nowych zakażeń oraz 16 zgonów związanych z COVID-19. Do czwartku w Danii pierwszą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi przyjęło niemal 84% ludności, w pełni zaszczepione było trochę ponad 80%, a dawkę przypominającą podano ponad 56% populacji kraju.